Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiajmy sobie dzisiaj o menadżerowaniu, także o tym, w jaki sposób rozmawiać z pracownikiem. Zasada numer jeden. W momencie, kiedy rozmawiamy z daną grupą ludzi, którymi kierujemy, starajmy się dokładnie dowiedzieć, w którym miejscu mają swoje własne telefony, ponieważ na telefonach jest taka aplikacja jak dyktafon i wszystko, co powiemy, może zostać nagrane. Jednocześnie nie możemy zabrać pracownikowi telefonu. No, może są takie firmy, gdzie możemy, ale bardzo często zdarza się tak, że w trakcie, kiedy przychodzimy do szatni, kiedy przychodzimy do biura, kiedy wypowiadamy się, możemy zostać nagrani. I wszystko to, co mówimy, musi być merytoryczne, w temacie, a broń Boże, żebyśmy wpadli na pomysł, żeby zastraszać. Zastraszać, ponieważ w danym oprogramowaniu, który tworzy firma, jest jakiś bug, coś jest nie okej, coś poszło do sprzedaży i jest nieprawidłowo. Gdzieś któreś dyski, ewentualnie któreś materiały czy toner wyrzuciliśmy sobie do kosza. Ten kosz został opróżniony jako zwykły kosz na śmieci, a niestety takie tonery powinny być wyrzucane jako odpad niebezpieczny. Wszelakie zastraszanie, mówienie o tym, że pracownicy, którzy o tym doniosą, zostaną zastraszeni, zwolnieni itd., to już jest temat niebezpieczny. Pamiętajcie o tym, żeby nie czynić w ten sposób, nie zastraszać pracowników i, no i przede wszystkim sprawdzić, jeśli cokolwiek mówimy, czy dany pracownik, dani pracownicy, dana grupa ludzi nie nagrywa. Ponieważ jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to jesteście w czarnej dupie. Media tylko na to czekają, żeby takie nagranie gdzieś otrzymać, żeby takie nagranie, które powstało, do nich dotarło. I teraz wszystko w rękach osób, które posiadają takie nagranie. Pomyślcie, czy coś takiego miało miejsce w ciągu ostatnich 72 godzin, ewentualnie tygodnia. Zerknijmy sobie na poszczególne portale. Co się dzieje? Dziękuję. Do usłyszenia.